Ej, no to nie może być tak, że ona nagle będzie miała ładnie ode mnie. Ja też coś muszę tutaj zrobić w tym domu. Już nie mam materiałów, no wszystko zużyłem. Może jeszcze parę obrazów by tutaj zrobił, albo... O, a może bym sobie jakieś wyjście na dach zrobił? Tylko czy ja będę miał jeszcze materiały do tego? Nie, no oczywiście, że... tutaj, no! Piorun! Nie wygłupiaj się! Chodź no tu! I... Możesz być posłuszny, czy nie? No... No czy ty... Co ty się tak drzesz, no? No co się drze, no słuchaj! Nie mogę się skupić na swoich myślach, co ty... Czy on tam sra do tego, co on robi? Nie wiem, nie słuchaj się, Piorun, chodź tutaj! Czy on ma kaca, tutaj. Musi się napić, co ty... Azela, co ty robisz? Co ja robię? Piorun, masz hak, nie chcę się, no. Dziękuję bardzo, tutaj... Ja tu próbuję, wiesz... Po ostatniej naszej misji, która wyszła tak jak wyszła, a ja nie mogę się stąd wydostać, to uznałam, że Piorunowi tędy. Przyda się... Którędy? No tędy! O, czekaj, zadziała. Łaaa! Ała! On to zrobił specjalnie. Przepraszam ci, tam to rzuciłem. On to zrobił specjalnie. Nie chce mi tutaj do tej... Azela, przede wszystkim, no? nie chcesz może takiego haka też bym ci zrobił albo coś? A poproszę, to nie jest głupi pomysł. Patrząc na to, że ostatnio. Spoko, dam ci recepturę zrobić. Kogoś wpadliśmy do wody! To nie jest... Ale co ty się tak na niego unosisz? No to jest tylko zwierzę przecież. Inteligentne, ale jednak zwierzę. Jak to? Znaczy, zwierzę. To jest smok po pierwsze. Nie obrażaj, nie porównujmy smoków do zwierząt. Smok to smok, zwierzę... Owca to owca, koń to koń, rozumiesz? A co łączy je razem? Że są. Razem są zwierzętami. A no. smok nie zalicza się do zwierząt. Według przynajmniej mojego logicznego myślenia, które nie może się nie zrobić, ale to już inna historia. Bo słuchaj. Czy ty się w nadporzek pisłaś, jak wychodziłaś z domu? Co? Jaką ty masz w ogóle logikę? Smoki to też są zwierzęta i po prostu mają swoje instynkty i najwidoczniej on no ma tak. kaca i chce się napić, no. Dobra, niech ci będzie, ale to nie o to chodzi. Ja tutaj uznam, że pójdziemy na świeże powietrze, potrenować. Powiem Piorun, teraz ładnie poćwiczymy lądowanie, to mi uciekł i tutaj se stanął i powiedział, że nie. I widzisz, to było specjalnie, on to specjalnie zrobił, żebym ja do tej studni wpadła. To na pewno był jego zamysł. Tak, bo on jest na tyle inteligentny, żeby cię zrzucić tam, ale jednak stać nad tą studnią, zamiast sobie odlecieć. On potrafi latać, więc sobie mógłby odlecieć. Ja wiem, że potrafi latać, ale ale on chce mi zrobić na złość, nie rozumiesz tego? On chce mi zrobić na złość, o co chodzi? Dobra, to mam ci jakoś pomóc czy coś, bo widzę, że to jednak trochę potrwa. Jak ty się dogadujesz z... Jak ty się dogadujesz ze Sztormem? No słucham, dawaj, Normalnie, co robisz, to działa? No bo pamiętasz, kiedyś to byśmy po prostu BFFF, ja, Piorun, ja i my, i po prostu to wszystko działało pięknie, normalnie, jeden i ta sama myśl, lądujemy, tak, uda nam się, a teraz to normalnie, nie, księżniczka uznała, że nie będę się słuchał, rób se co chcesz, ja se tu chcę lecieć, a dobra, to do wody, no. Czy ty mi zadałaś pytanie, po czym mi przerwałaś, jak chciałem się wypowiedzieć? Za długo się zabierać do odpowiedzenia, to ja po prostu kontynuowałam mój monolog wewnętrzny. Czy mogę teraz coś powiedzieć? No. No to normalnie, ja go karmię, ćwiczymy codziennie poprzez latanie i takie tam, no i przede wszystkim staram się do niego jakoś rozmawiać i no u nas to działa, no nie wiem, może po prostu wandersmoki są dosyć rzadkie, więc może po prostu one tak mają, że no nie wiem, są z natury takie uparte jak osły. Odszczekaj to. Piorunko, nie miał. Chodzi o to, że takie coś może Pioruna urazić. Coś mi się zdaje, że Piorun, Królewicz, księżniczka, jak zwał, tak zwał. A może on jest kobietą? I może on ma okres? Tak, ja zaraz przyjdę. Dobra, w co by się tu uderzyć? Dobra. No, jestem. Gdzie jest Piorun? Odleciał. Gdzie? Nie wiem, odleciał. Ja popatrzyłam, jak ty poszedłeś i Piorun nagle słyszę szepotanie z krzyżem i go nie mam. Więc chyba się naprawdę mi obraził. Ja nic takiego nie zrobiłam. A to ja ci go mam pomóc znaleźć, czy...? Nie wiem. Wiesz co, ja mam pomysł, słuchaj, ja mam pomysł. Może Piorun zrozumie, że naprawdę on jest mi potrzebny, albo zrobi się zazdrosny, jeśli na przykład weźmiemy inne smoki.
i udam, że innym smokiem mam zainteresowanie, rozumiesz? Nie wiem, masz dziwną logikę, ale warto spróbować w sumie. Albo go bardziej rozgłosisz, albo wróci do ciebie, no. Nie rozgłosi, nieprawda, skąd to w ogóle ci byś mogła przyjść? Nie, ale to jest idealny plan, słuchaj. Bo ty ostatnio coś mówiłeś o tym, żeby wziąć inne smoki do twojej ekipy, drużyny. Ekipa? Nie, naprawdę, ja zastanawiałem się w ogóle nad zrobieniem swojego własnego plemienia, jakby wiesz. To czy chcesz mnie zostawić tutaj? Na tej wyspie samą? Nie, to mi nie powiedziałem. Miałeś własne plemienie, no to jak się zakłada własne plemienie, to się wyruszę dalej, się zostawia. To chyba się teraz, chcesz mnie zostawić? Od kiedy tak się... Co? Jak było to całe plemię ognia, to ja bym chciał zrobić coś antyplemię ognia, żeby właśnie zwalczać te zło, które oni tworzą na tym świecie. No tutaj teraz robimy w tej całej... Ale nocna straż nie wystarczy, to nie jest tylko tutaj. To plemię ognia... Pamiętasz, gdzie mieszkaliśmy, no nie wiem, rok temu? No właśnie. I tam też było plemię ognia, to jest bardzo daleko stąd. Także, że plemię to jest pewna grupa ludzi i oni nie mieszkają razem, ale robią te same działania, tak? No to właśnie, dlatego ja chcę zrobić własne plemię, żeby... Drużynę, tak? No tak, chcę zrobić własną drużynę, to żeby... No nie plemię. No... I tak zrobię to plemię. Idziesz? Idę! Gdzie ty chcesz iść? Po smoki. Ale jakie smoki? Ty nie masz żadnego innego smoka. W sumie ja też nie. No to idziemy po inne smoki, żeby coś stworzyć. Dobra. Miałaś jakiegoś smoka na oku? No na przykład tego malucha. Patrz, widzisz, jak się maluch od małego wytrenuje, to może nie będzie takich foków strzelał. A to pioruna nie masz od małego? To się już nie pamięta, powiem ci szczerze. To już długo czasu to widziało. Czekaj, bo ty jesteś elfką, nie? No. Ile ty masz lat? Kobiety się obiech nie pytasz. A elfki? I got a bad feeling about this. To jakiego ty miałaś smoka na oku? Czy nie miałaś... właśnie, chwila, Sztorma nakarmię. Mam ryby przy okazji. Sztorm, wstawaj. O, nakarmię ci tylko i możesz dalej spać, spokojnie. No. Zjadłeś? Chcesz jeszcze? A, jesteś najedzony. Dobra, to idź dalej spać. Ja cię na razie nie męczę, ale... W sumie, czy ja go mam dzisiaj brać, czy nie? Nie, to się zobaczy, bo zawsze można tutaj coś zrobić, albo zawsze iść na arenę. Dobra, to ja go w sumie wezmę jednak. A ty już tu jesteś. Ej, to a propos, to ja bym też w sumie już popatrzył sobie za tymi smokami do tego mojego plemienia, bo ja bardzo chciałem... O, tu jest. No, ten śmiertnik, no nie chcę go budzić, ale... Gdzie go mam na oku? On może być szybki, jeżeli będzie szybki, to go na pewno chcę do drużyny. Masz kulę jakiekolwiek? Mogę jedną? Dzięki. Żeby nie stać tam. Dobra, mam go. To może też ten, co na przykład ostatnim razem ratowaliśmy się tutaj są, to może też by je wziąć. Jednego chociaż, na przykład. Że te małe? Ej, tu są jeszcze śmiertniki. Nie, to jest jeden tylko. Nie, dwa, dobrze widzę. Ile ich tu jest? Dwa? Czekaj, a tu jeszcze jest jeszcze jeden jakiś. Tu masz jedną śmiertnikę, tu jakiś inny smok. To jest... Uważaj! Co przecież nas nie zjedzą? Chyba, nie wiem. Mamy odznaki nocnej straży, to nie powinni nas ruszać. Co ty robisz? Nie wiem, patrzę, szukam tego. Ostatni raz był chyba jakiś zielony. Zielony? No. To nie wiem, czy on tutaj... Bo pamiętaj, że jeżeli jakieś smoki na przykład się były zbyt dzikie albo coś, to je wypuszczają, także... Mówisz, że może go nie być? Co te smoki robią? Co? Tego zielonego? No może go nie być. Patrz! Co? Tak jest. Nie, gdzie? Tak jest! Co? O! A, faktycznie. No to sobie go przygarnij albo coś. Ja szukam tych maluchów, bo jeżeli są tutaj gdzieś, to wiesz. To można by przygarnąć jednego. Ojejku, tu jest sporo jajek. Jak one się wszystkie wyklują, to przecież trzeba będzie chodzić na połowy ryb co najmniej dwa razy dziennie. Jak nie więcej. Patrz, tu są jakieś ten... A są, a to niektóre tylko. Gdzie są? Gdzie jest reszta? Ej! No dobra. Ej, ja pamiętam, że ta żabka mi się podobała. Ona jest dosyć mała, więc może mi się przydać. Zera, mogę prosić jeszcze jedną kulę? O. Ty uważaj, bo ją uderzysz jeszcze. Wiesz, to byś bez mnie zrobił. Czekaj, ja spróbuj nakarmić. Halo. Dobra, mała żabko, chodź tutaj. Tutaj cię... czekaj, ja cię chcę nakarmić najpierw. Jesteś głodna? Ej, ona nie je ryb! Nie je ryb. Ona je jabłka i marchewki. Powiedz, że masz.
Ja jedyne co mam to chlebek i rybkę. Za domem rosną, wezmę ją. Wezmę ją i idziemy za dom. Bierzesz jakiegoś z tych maluchów, czy tylko bierzesz tego śmiertnika całego? Ja może pójść spać, a tego też sobie zobaczę. Dobra, to ja szybko biorę sztorma i lecimy tam. Jaku, ja mam nadzieję, że tam są marchewki, albo ja, nie no, jabłka nie rosną przecież w ziemi, ale... Tak, są marchewki, dobra. Już się przestraszyłem. Ale ja mam, kurde, szczęście. Za domem mam takie pole. Nie sztorm? Czekaj, usiądź sobie. Zrób sobie siat. Dobra, marchewki mogą być. Jakieś spadły? Nie. I teraz żabka. Uwaga, czy ty to będziesz jadła? Jesz! Smakuje ci? O, no jadłaś się, dobra. A, bo ty malutka jesteś, no to w sumie tak. Dobra, to ja cię biorę. Sztorm, dzisiaj idziemy trenować. Nie tylko z tobą będę trenował, ale też zaczynamy trenować inne smoki, ponieważ chcę robić drużynę, no i te nasze plemię całe. Znaczy moje plemię, to ty będziesz w nim uczestniczył, ale to będzie moje plemię, dobra? No nie patrz się tak na mnie. O, jesteś! Udało mi się go znaleźć. A ty słuchacie? Zrobiłam... I przyleciał. O dziwo, o dziwo. Umiesz gwizdać? Co? Bo ja nie umiem gwizdać. To co? Lecimy? To lecimy, lecimy. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Oho, dobra, chcę to zobaczyć. Dobra, uwaga, uwaga! Co wy robicie? Nie wiem! Chciałabym sama wiedzieć! Dobra, Sztorm, lecimy na arenę. Kieruj się w stronę areny. No nie w tę stronę, gdzie ty lecisz? Nie wiem, to piorun leci. Piorun, w tę stronę! Piorun, lecimy na arenę! Dawaj, Sztorm, tylko trzeba mieć ich zasięgu wzro... Przecież oni się zaraz rozbiją, no. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie! Dobra, słuchaj, słuchaj, ja ci mogę... Bardzo pięknie, dziękuję bardzo za współpracę, proszę, rybka, dziękuję, byłeś bardzo dzielny, bardzo pięknie wylądowałeś. Wszystko git, tak? Bardzo ładnie się spisałeś, grzeczny piorun, jesteś super. Cześć, ale tu, oni tu nie wejdą. No ale przecież... Przecież ja Sztorma nie będę trenował. A no tak. Dobra, Piorun, słuchaj. Wiem, że mamy trudny okres naszej relacji, tak? Ja to rozumiem. Przepraszam, jeśli byłam niemiła i tak dalej, tak? Ale też dostaliśmy za polecenie, bo polecenie, ja naprawdę to robię z wielkim przykrością mojego serca, to było polecenie. Musimy wziąć nowy smok i wytresować. Proszę się na mnie teraz nie obrażać, dobrze? Dobrze? Masz dostaniesz rybkę nawet na nagrodę, jeśli chcesz. O, proszę, smacznego, rybkę i no. Dobra, dobra. W porządku? Okej, to ja zaczynam od śmiertnika. No. Ale obudź się, o. Ale ty ładny jesteś. Czekaj, ja cię nakarmię najpierw, uważaj. Jaki słodziak. Aha, właśnie, jeszcze żabka. Tak. Tylko jak was, kurczę, nazwać? Nie, wymyślę jakąś nazwę jeszcze. Ty masz... Aha, ty też masz przecież dwa smoki, to dawaj tutaj. Dobra, dawaj tutaj, o, proszę bardzo. Zębiruk zamku głowy. Dobra, o, nie widział? To. Co? Zębiruk zamku głowy, tak. Dobrze powiedziałam, haha, nie chciałam wyjść na... No. Dobra, i tutaj jeszcze, o, pyk. Ty jesteś ładny, taki zielony. Ojej, masz już, kurde, ona już jest głodna. To jest dziewczynka i to jest... A, to są dwie dziewczyny. Znaczy, dwie dziewczynki, a ja mam... Nie wiem. Mam jednego chłopczyka. Ja mam samych chłopców. No widzisz. Znaczy ja tam wolę dziewczynki, płeć żeńską u smoków jest łatwy wytrenować, o to mi chodzi. Dobra, musimy zacząć trening, tak. Zapko, ty na razie mi dużo nie pomożesz, dlatego cię na razie wezmę do kuli. A właśnie, ja was mogę tutaj przecież dawać. Słuchaj, bo ja ostatni raz, kiedy trenowałam Piruna, to było jakieś wieki temu. Ja naprawdę nie pamiętam, jak się trenuje smoka, więc może ty, ja popatrzę, jak ty to robisz, bo ja nie pamiętam. Dobra, to patrz i się ucz. To poczekaj, schowałam tutaj, żeby nie przeszkadzały. Ty wstawaj. A nie będą przeszkadzać. I pierwsze co, to muszę go dosiąść. Znaczy jej dosiąść. Znaczy, nie wiem, jak ją nazwać, ale na razie będę na ciebie mówił śmiertnik, dopóki ci nie wymyślę jakiejś nazwy, dobra? Tylko teraz... Ona ma szpiczasty ogon, w sensie takie kolce jej wychodzą z ogona. Więc nie chcę też... Dobra, raz kozie śmierć. O, dobra, jestem. Jestem. O, nie, zrzuca mnie. Kurde. O. Dasz radę. Czekaj.
Ej, nie. Ty, bo jeszcze zaraz mnie przygniecie. Halo. Smoku. Ej, no ja ci daję jedzenie, ja tylko jedyne co chcę w zamian, to żebyś była posłuszna, naprawdę. To co będziemy robić jest w słusznej sprawie, okej? Spróbujmy jeszcze raz. Chodź. No, no przecież ja... I'm Batman. Dobra, spokojnie smoku. Damy sobie radę. Lecisz. Nie za szybko, dokładnie. Ej, jak tak dalej pójdzie, to w sumie można by też się zapisać na wyścigi smoków. Które chyba będą za parę tygodni, nie wiem. Dobra, leć. Azela! Chyba to mam! Gdzie ty jesteś? Nad areną aktualnie. O, tu jesteś, bo ja tak słyszę ciebie, a cię nie widzę. A, widzę cię. Dobra, no ja smoku, ląduj. No spokojnie, ale nie do wody! Nie! Nie do wody! Nie! Nie do wody! Spokojnie! Mam to! O! No i pięknie. Okej, na dzisiaj wystarczy, chodź tutaj. Dostaniesz jeszcze później ryby. To było bardzo stresujące. Ale przeżyłem, więc no myślę, dobra. Że to na tyle. Ty jeszcze chcesz próbować, czy się boisz, bo nie wiem. Wiesz co, patrząc za to, że ten piorun tak, wiesz, tak... Może jutro. Jutro? Chyba jutro. Dobra, to ja już biorę... Jeśli się wkurzy, to wtedy, wiesz, jak się fachnie totalnie, no to jestem uziemiona. No to dawaj, wracamy do domu. Wracamy. Co za dzień. Jeszcze ciebie, żabko, tu... Jak to w ogóle brzmi, ale dobra, mniejsza z tym, żabko. Ciebie tutaj odłożę. Oj, nie tutaj. A czy ty możesz? No, dobra, wepchnę cię tam. O. I cyk. Będziesz sobie tutaj mogła spać, tylko będę ci musiał więcej marchewek przynosić. A cóż, ja się też jeszcze położę.